Góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, lecz Twa miłość nie odstąpi ode mnie. Od miłości Twojej nic nie zdoła mnie odłączyć, w Twoim sercu pragnę żyć na wieki. Męskie rysy. Jest taka piękna historia, którą kiedyś nam się udało przeżyć. Ja kiedyś wpadłem na pomysł, że wejdziemy na rysy. I pojechaliśmy w 4 osoby i mieliśmy taki plan, że dojeżdżamy na rysy po południu. Tak. Szybko wchodzimy na szczyt. Ryzykowny plan. I śpimy tam w tym schronisku pod rysami. Kiedy dojechaliśmy tam na tą Słowację, no okazało się, że wszyscy, z którymi rozmawialiśmy, mówili nam, to jest niemożliwe, żebyśmy po prostu doszli na rysy po południu, ruszając i gdzieś tam nocując, więc poszliśmy na te rysy i doszliśmy do połowy drogi, nie wiem, do pierwszego schroniska w samym środku nocy. Oczywiście tam nie było dla nas miejsc, spaliśmy na podłodze. No Mariusz na pewno spał na podłodze, pamiętam. Ja chyba spałem na łóżku. Nie pamiętam tego. Tak, ale następnego dnia z samego rana, tam o 4 chyba, jak tak, zaczynało świtać, ruszyliśmy na te rysy, zdobyliśmy je i zeszliśmy. Ale dla nas właśnie ta pielgrzymka, bo mogę tak powiedzieć, tak. Nazwaliśmy ją Męskie Rysy. Męskie rysy. Wspominamy to do dzisiaj, bo bardzo, myślę, jakoś tak ukształtowała nasze relacje, bardzo. Myślę, że trochę charaktery. A co było takie najfajniejsze, to Mariusz otworzył wtedy słowo na samej górze. Ja wtedy otworzyłem na Mateuszu, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Bardzo mocne. Ja też tym żyję praktycznie na co dzień. Dla mnie to wejście na górę to było tak, jak jest jakby przekrój życia. Ja pamiętam, że wchodziliśmy tam i mogliśmy się jednać, też rozmawiać o rzeczach trudnych. Ja też miałem kryzys, pamiętam, że pomagałem komuś, a później ktoś mi pomagał też. Ja nogę skręciłem wtedy, jak schodziliśmy przecież. Dużo rzeczy się działo, takich właśnie łatwych i trudnych. Tak jest w życiu, nie? Że jest różnie. No. Ta łaska czasami doświadczamy, czasami nie doświadczamy, ale trzeba iść, jakby bardzo ważne są cele. Bardzo ważna jest druga osoba, nie? Jakby w sensie wspólnota, no właśnie, żeby iść razem, wspierać się, nie? Dzielić. No, takie męskie rysy były. To może być dobra zapowiedź i zaproszenie na rozmowę właściwą o górach, które mogą ustąpić, o tym, że trzeba zdobywać szczyty i może więcej właśnie na tym w najbliższym odcinku Strumienia Łaski. Zapraszamy. Góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, lecz ta miłość nie odstąpi ode mnie. Od miłości Twojej nic nie zdoła mnie odłączyć, w Twoim sercu pragnę żyć na wieki. Jak ja sobie wyobrażałem i w takim bardzo trudnym momencie mojego życia spotkałem go w Słowie. I Pan Bóg mi powiedział, że pagórki mogą się zachwiać, że wzgórza mogą się zachwiać i pagórki ustąpić, ale moja miłość nie odstąpi od Ciebie. I to słowo miało taką moc, że dało mi wolność od demona, mogłem zasnąć spokojnie. I to był przełomowy moment w moim życiu. Później, bo ja otrzymałem to słowo, będąc w areszcie, odpowiadając za czyny, które popełniłem jako nastolatek. I to było też bardzo dobre dla mnie. W końcu się zatrzymałem i chciałem się dowiedzieć, dlaczego taki jestem, jaki jestem. Dlaczego, kiedy przechodzę, to ludzie, jakby w życiu, kiedy przechodzę, to ludzie płaczą. Dlaczego tak jest, że przynoszę śmierć innym. I pamiętam, po wyjściu z tego aresztu dostałem też wyrok taki, który mi gwarantował wolność. Poszedłem na psychologię, żeby dowiedzieć się, dlaczego taki jestem, jaki jestem. Zacząłem terapię. Robiłem bardzo dużo. Teraz, kiedy myślę o tym wszystkim, to nie wiem, skąd brałem na to siły. I na tej psychologii była dziewczyna ze mną na roku i zapytała mnie się, czy chcę jechać na Światowe Dni Młodzieży. Ja jej powiedziałem, że absolutnie nie, że wy tam w kościele to zmanipulowani jesteście. Jezus, 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 Jezus.
Ale ona tak nalegała, że poszedłem na spotkanie i na tym spotkaniu był katechista świecki, który mówił w taki sposób, w jaki ja nie potrafiłem. Znaczy miał charyzmę, mówił do setki młodych ludzi z mocą. I w moim sercu zrodziło się pragnienie, ja też chcę być taki jak on. Chciałbym mieć tą władzę. Chciałbym mieć taką władzę jak on. I on zadał nam pytanie, ale to było pytanie do mnie skierowane, zadał mnie wszystkim. Ja się ciebie nie pytam, czy ty chcesz jechać na te Światowe Dni Młodzieży, ja się ciebie pytam, czy ty jesteś gotowy. A ja zawsze byłem gotowy nawet na najbardziej zwariowane rzeczy. I tak Pan Bóg otworzył mi tą drogę. Później, kiedy go spotkałem kilka dni później, jakąś płacąc zaliczkę, opowiedziałem mu swoją historię. On mnie objął i szepnął mi do ucha: teraz Jezus cię chwycił, już nigdy się nie puści. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkim. Z Duchem Twoim. Od miłości Twojej nic nie zdołam nie odłączyć. W Twoim sercu pragnę żyć na wieki.